Was W kolejnym odcinku naszego talkshow, w którym rozmawiamy z postaciami z mediów, natomiast rozmawiamy z postaciami z mediów, chcąc znaleźć wspólny język z dewami. No i właśnie dlatego zaprosiliśmy dzisiaj nietudzinkowych gości. Jest ze mną Tadeusz Zoltar Zieliński. Dzień dobry. A więc weteran gamblera, komputer świata, playa, Top secreta, PSX Extreme, Polosad Games, Hypera i wielu, wielu, wielu innych. Dzisiaj. To Secret tylko w tym drugim wydaniu, w tym okay, pierwszym. To nie okay, ja. nie to... będę sobie przy... Zasług przypisywać. Żaden to zresztą top secret. No, natomiast również doświadczony człowiek z tej drugiej strony branży, który no, do niedawna pracował we Flying Wild Hawk, teraz w Nowateku. Tak. Jest. No i jest z nami również Tatiana Kowalczyk, ex Gamezilla, ex Polygamię, obecnie Juggler Games. Tak, dzień dobry. Drodzy, dobór gości dzisiaj jest bardzo nieprzypadkowy. Chciałbym sobie z wami przedyskutować różne schematy fabularne i różne narzędzia narracyjne, które są trochę wyświechtane wydaje mi się, które bywają bardzo pomocne dla devów i bardzo mogą irytować krytyków. Pytanie, czy da się z nich zrezygnować, czy powinniśmy je obchodzić i które z nich powinniśmy, no, a czy, czy może możemy, utrzymać. I chciałem zacząć od takiej bardzo klasycznej publikacji, mianowicie od Josefa Campbella i bohatera o tysiącu twarzy. Czy słyszeliście w ogóle? No ja musiałem sprawdzić, nie będę ukrywał, ponieważ... <laughs> Ja też. Naprawdę? Tak. To czy, wydawało mi się, że się nie da przejść w ogóle przez y, naszą gałąź kultury, przez kulturę cyfrową, nie znając tego bohatera o tysiącu twarzy, bo to jest nie, nie Intelektual tylko... Intelektualista. Nie, 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 nie o, ale no. słuchajcie, to jest nie tylko y, no, monomit, y, który no. zaraz sobie może opiszemy. Nie tylko podstawa dla, y, nie wiem, opowieści o Jezusie, o Buddzie, czy o Mahomecie, no. ale też y, dla opowieści o Luku Skywalkerze, komandorze Szepardzie. Y, czy i tu wpisz imię protagonisty na przykład space opery, czy wysokobudżetowego rpg -a. Gdybyśmy w takim razie mogli jakoś tam naszym widzom przybliżyć w ogóle ten Monomit, bo jeżeli wy doświadczeni weterani, którzy no, siedzicie w tej branży od kilkunastu lat, a Tadziu to już nawet się nie podejmuje zliczyć. Ja jeszcze nie od kilkunastu, ale... O, on mnie ora teraz do ziemi po prostu. Nie, no bo o nie wiedzą. Każdy orze jak może. Dobrze, to może ja w takim razie, ponieważ oczywiście sobie zrobiłem notateczki, spróbuję to jakoś przybliżyć naszym też odbiorcom. Otóż jest sobie zwykły, w cudzysłowie, człowiek, taki common man, który wiedzie do swoje zwykłe common męńskie życie. No i w pewnym momencie otrzymuje, to się nazywa u Campbella, wezwanie do przygody. Początkowo temu wezwaniu zresztą odmawia. Następnie pojawia się jakiś tam pomocnik, no, moglibyśmy powiedzieć na tak, w takich bardziej współczesnych kategoriach sidekick. Ten, że bohater wespół z pomocnikiem przekraczają próg do przygody. Przechodzą przez różne testy, spotykają sojuszników, spotykają wrogów, docierają do celu, stawiają naprzeciw jakiemuś trudnemu wyzwaniu, jakiejś próbie, z której to próby, no, wychodzą zwycięstko, ale nieomal upadają i to tak ostatecznie. Otrzymują Nie. nagrodę, odbywają podróż powrotną do domu, wzbogaceni o tę wiedzę, no i wracają do swojego zwykłego życia. Dlaczego to jest właściwie konstrukcja, która jest tak często w grach wideo. Obecna i czy da się bez niej w ogóle zaprojektować scenariusz? Moim zdaniem nie. I w ogóle to jest bardzo takie nieuniknione, żebyśmy używali schematów w jakichkolwiek opowie opowieściach. Mogę też ten Campbell, to jako sobie obczaiłam, to od razu mi się też skojarzył z morfologią bajki propa. Nie wiem, czy kojarzysz. A... Ja jestem intelektualistą. <ścoughs> <śpiew> A, dobrze, dobrze. Widzisz go. Tak. No więc, tak. Morfologia bajki to właśnie jest trochę to, o czym ty mówisz, czyli właśnie mamy tego archetypowego właśnie bohatera, który idzie po takiej ścieżce. Hmm... Złożonej z tak zwanych funkcji według propa, czyli to oznacza działania tego bohatera. I one są właśnie takie, jak ty mówisz, że zaczyna się właśnie w miejscu, które ten bohater zna, potem on rusza właśnie w drogę, jest pokazane niebezpieczeństwo, i tak To jest historia stara jak świat, którą my no, po prostu właśnie obcujemy z tą historią tak naprawdę praktycznie konsumując jakikolwiek wytwór kultury mhm. bardzo często. I Prop doszedł do tego, analizując 100 bajek magicznych. I właśnie dotarł do takiej pierwotnej struktury, która pozwala nam opowiadać spójne historie, bo jeżeli mamy jakiś schemat, na jaki możemy się oprzeć, opowiadając jakieś historie, to jesteśmy w stanie mówić do odbiorcy językiem, który on zna. Dlatego też historie oparte na tego typu schematach są bardzo często w ogóle lepiej przyjmowane i są uważane za lepsze, mimo że ludzie. Nie zdają sobie sprawy z tego, że oglądają. Że tak, że to jest schemat, że oglądają już jakąś historię, którą tak naprawdę oglądali już bardzo wiele razy. Ponieważ trochę to jest właśnie taka, taka teoria, że nie ma nowych fabuł, nie ma oryginalnych fabuł, tak? Są wariacje fabuły mm -hmm. i, i opowieści. I wszystko to właśnie tutaj się, się chyba tak składa ku, ku, ku mitowi, ku jakiejś pierwotności, prawda, ku. Ku, ku temu, że od, od zawsze ludzie opowiadają sobie jakieś historie i uwielbiają słuchać sposób. historii. Mhm. Mhm. Ja miałem taką konstatację, jak przeczytałem szybko o co chodzi, oczywiście, żeby nie wyjść na kompletnego głupka. Ja ci kupię <noise> tego bohatera o tysiącu twarzy, bo naprawdę wstyd. <noise> nie, ja jestem słaby z czytaniem generalnie ostatnimi czasy, więc wiesz… wiesz ja tak. ja też. Za mało czytam. No, może go zegranizuj w takim razie. Awansem. W każdym razie zmierzałem do tego, że od razu mi się przypomniała kwestia muzyki i tego, że przecież w muzyce teoretycznie nic nowego już nie zostało wymyślone od lat. Tak, mm -hmm. że, mm -hmm. że, że mamy pewne schematy znowu, schematy utarte, rytmy, takty i tak dalej. Ta muzyka jest w jakiś sposób bardzo taka skonkretyzowana, opisana. Nurty muzyczne nowe bazują na starych. To jest norma po prostu, tak? Ja się tutaj właściwie mogę tylko powiedzieć, Tatiana powiedziała wszystko, co można powiedzieć w temacie, bo to jest prawda, tak? Znaczy, I, tak i, nie, też, bo... I tak i nie, bo fajnie jest wymyślić coś nowego. Tylko problem polega na tym, czy to, no, po pierwsze, czy to nowe będzie funkcjonalne, będzie funkcjonalne w grze wideo, która jest bardzo specyficznym rodzajem medium jednak, bo jest interaktywna i wymaga od Ciebie też tej akcji, tak? Więc żeby te akcje wymusić na graczu, te, te funkcje wymusić na graczu, to musisz mu postawić challenge, tak, wyzwania. Cały mój ulubiony rodzaj designowania gier, czyli Rational Game Design, zasadza się na tym, że zaczynasz od tworzenia challenge'u, od tworzenia, nawet poziom tak jest, jest wymyślany w ten sposób, żeby, żeby gracza zmusić do pewnych zachowań w, w określonych miejscach, tak w określonym tempie. Yy, I odejście od tego no, to jest troszeczkę utrącenie sobie tej odcięcie gałęzi, na której się siedzi. Raczej bym powiedział, że to jest skok do basenu, w którym nie do końca wiadomo, czy jest woda, bo jak... Słusznie wspominacie, no to jest szalenie wygodne. Wiemy, że ten schemat opowieści działa, bo wiemy o tym od czasu, nie wiem, mitów greckich, mitów yy, egipskich. Generalnie w każdej mitologii pojawia się ten mit kambelowski, bo to jest, no mówię, uniwersalna opowieść mhm. o bohaterach. Mhm. Problem pojawia się wówczas, gdy się ten monomit kambelowski konfrontuje z krytykiem, który właśnie je bułkę przez bibułkę, jak to się mhm. o negdaj mówiło. Bo ja na przykład mam takie bardzo często poczucie, Takiego, taki wewnętrzny sprzeciw. Widzę, jak scenarzysta się mną stara manipulować, widzę, że cały czas stosuje te same triki, ja bym się chciał wyrwać z tej opowieści. Jasne. W jaki sposób? Znaczy... Tylko wiesz, co. Ty... Przepraszam, mów. O, spoko, spoko. Mi się w ogóle wydaje, może to jest też kwestia, nie wiem, podejścia czy sposobów, w jaki podchodzimy do tekstów kultury, ale ja na przykład mam tak, że mi kompletnie nie przeszkadza to, że ja rozpoznaję te schematy, bo mi zależy nie na tym, żeby usłyszeć coś nowego, ale skupić się na tym, w jaki sposób to zostało opowiedziane. I bardziej chyba chodzi o to, żeby szukać takich, że oryginalność leży nie tyle w samej opowieści, ale w sposobach, w jaki tę opowieść opowiadamy. Czyli forma nad treścią troszeczkę. Mam wrażenie, że to, czy treść jest, czy do nas trafi, zależy od tego, w jaki sposób o tej treści opowiemy. Dlatego właśnie to jest taka, taka mam wrażenie, bardzo duża część tego, czy jakaś opowieść będzie sukcesem, czy nie, bo ty jakby wiesz, opowiadając jakąś historię, decydujesz się na jakiś konkretny język, za pomocą którego chcesz tę historię opowiedzieć. I rolą pomój... Woda. Naszym zgadzom wyjaśnię, że po prostu woda płynie ponad nami, natomiast woda. wy na szczęście tego nie słyszycie. Wiem, że też wiele wody musi upłynąć, żebyśmy z monomitu no, zrezygnowali <laughs> ostatecznie. Ale wspomniałaś o czymś bardzo <laughs> ciekawym, mianowicie są pewne narracyjne schematy, które brzmią bardzo banalnie, natomiast ponad które możemy wyjść. I tutaj myślę o moim ukochanym w ogóle wybiegu, który zaczyna sporo gier wideo, mianowicie o amnezji. Jak doskonale no. wiecie, była ona wykorzystywana e, czy w Plęskim tormencie, czy w amnezji, tytułowy zresztą. No i w Wiedźminie naszym polskim przecież również. Najlepszy. No właśnie no, nie, pierwszy, nie pierwszy, najlepszy, czyli jeszcze nie najlepszy. Jeszcze nie, najlepszy, jeszcze nie najlepszy, jeszcze, a drugi się. Trzeci. Wiedźmin, tak, najlepszy. Wiedźmin trzeci. Trzeci, zgadzam się. Wiedźmin trzeci, tak, najlepszy trzeci Wiedźmin. Nie było lepszego trzeciego Wiedźmina niż Wiedźmin trzy. E, no, można ale, dyskutować, czy tam, czy serce z kamienia. i... No, no właśnie, tutaj można by. Krew i wino nie są najlepsze. Wiedź mi, trzy najlepsze, najlepsze. Ale... Ja, ponieważ Tadziu w ogóle chciałby mieć jak najlepszą jakość dźwięku. ten bliżej. Mam troszeczkę, im. mówił, ale wiesz co, może tak sobie przybliż ten nie, mikrofon. Nie, tak, tak. tak jest. On Damy jest radę. przyjazny, nie Damy gryzie bynajmniej. I, I słuchajcie, wydarzyło się dwa lata temu dla mnie coś niesamowitego i wyszło disco Elysium. Mhm. Czy graliście? Niestety nie. Ja, niestety nie. O kurczę, aha, taki miałem aha, wiedziałem. Wiedziałem że, wiedziałem, że ten temat będzie wyciągnięty, i wiedziałem, że niestety to będzie problem. Ja cały bo... czas poluję na, na dobrą zniżkę. I no tam zniżkę. była jakaś, ale jeszcze niewystarczająca. Ja nie poluję ja nie poleję na zniżkę, to jest po prostu gra bardzo, bardzo spoza mojego spektrum zainteresowań growych, przy czym jakby z punktu takiego profesjonalnego widzenia oczywiście, to jest to niezwykle ciekawy temat, oglądałem materiały, czytałem recenzje, oglądałem recenzje, więc jakby wiem z czym mamy do czynienia i wiem, że jest to wybitny właśnie, tylko to jest wyjątek, tak? I jest to też gra, która jest bardzo, bardzo ekskluzywna a nie inkluzywna no właśnie przez to, że próbuje zrobić rzeczy na nowo w sposób, którego wcześniej nie robiono. To jest troszeczkę tak naprawdę bardzo, bardzo rozbudowana wizualna novel gdzieś z elementami Uuu, A rtega. Wiesz co, inaczej. Robert Kurwic, który jest głową tego estońskiego kolektywu za UM, hmm. który zrzeszał no, przede wszystkim nie devów, ale właśnie niespełnionych literatów, polityków, muzyków, rzeźbiarzy, no, artystów sztuk wizualnych szeroko pojętych. On zaczerpnął w ogóle mechanikę z Dungeons Dragons. Tylko on przełożył te rzuty kośćmi, jakie nam się dzieją na każdym kroku, już takie będące podstawą bardzo często dla kiepskich memów, na właściwie wszystkie czynności, jakie wykonuje protagonista. Czy uda mu się ściągnąć półkę z książkę z półki, nie półkę z książki. Czy po przyjęciu jakiejś tam dawki substancji psychoaktywnej, no mówiąc kolokwialnie, się nie przekręci. Ale wspominamy, bo słuchajcie, nie chciałbym się zagłębiać w dyskuelizum za bardzo, tylko potraktować to jako przyczynek do rozmowy, czy schemat jest zawsze zły, bo tutaj schemat jest oczywisty. Amnezja służy, jest leniwym zazwyczaj wybiegiem fabularnym, służącym temu, że my tę postać możemy sobie zbudować de novo, i odkryć ten świat no jej oczyma. Oczyma takiego mm. właśnie... Mati, złapię cię teraz za Słucham cię. Bo dajesz jako przykład gry, która jest nieschematyczna, grę, którą właśnie żeśmy określili jako schematyczną i wychodzącą z Dungeons and Dragons. Ale, czyli jakby zmierzam do tego, że jakby... Sam dałeś nam teraz argument do ręki za tym monomitem i za używaniem schematów. Ale Tadeusz, ja bynajmniej tutaj nie przesądzam, że schematów powinniśmy używać, więc nie powinniśmy. Jest to pytanie rzucone w przestrzeń, bo mój wewnętrzny oczywiście elitysta bardzo by chciał, żebyście wy jako twórcy, a kiedyś dziennikarze, którzy też przecież spoglądaliście na to moimi oczy, na, na gry wideo moimi oczyma, od schematów odchodzili. Ale ja się zastanawiam i właśnie dlatego Was tutaj zaprosiłem, czy z tych schematów, no, aby w jakimś y, względzie robić użytku nie powinniśmy. Mi się wydaje, że to nie należy chyba tego tak y, kategorycznie stwierdzać, czy tak, czy nie, bo chyba wszystko zależy po prostu od konkretnych przypadków. A to tak, tak pierwsza rzecz, która. mi... Nie wysilałbym do... się na, na, na pewno jako twórca, nie, nie siliłbym się na łamanie schematu za wszelką cenę. Y, to, to tak, ale też właściwie w sumie z tą amnezją to jest tak, że niektóre gry w ogóle y, bez niej nie byłoby fabuły. Nie? Znaczy, to oczywiście, jeżeli mówimy o no, jeden... Właśnie to jest. Albo bajo shocki, nie? W sensie te plot twisty by nie no, zaistniały, gdyby nie utrata, utrata pamięci. Gdyby A. nie chociażby, nie wiem, sen w system szoku, tak? Oryginalnym, gdzie miałeś sen w jakiś tam, let, x-letni w hibernacji, tak, z której się wybudzasz i jesteś też zawieszony. Nicości tak naprawdę. I to jest w ogóle bardzo rewelacyjny dla narrative designerów wybieg, ponieważ hmm. mogą sobie, no właśnie, ten świat przedstawić w swoim tempie. Zbudować w oparciu w ogóle Otóż o ten zabieg. Mm -hmm. Otóż to, albo tak. no, mamy przed sobą, jako się rzekło, noworodka. Ale dobrze, że wspomnieliście o bajoszokach, ponieważ jest jeden schemat narracyjny, schemat fabularny, który moim zdaniem powinniśmy utrącić albo może zredefiniować w znaczny sposób. I myślę tutaj o klasycznym tropie Damsel in Distress. Bioshock Infinite, no my mamy tę Damsel in Distress w postaci Elizabeth, nie jest ona oczywiście, no, no nie jest ona taką klasyczną ofiarą, nie jest też takim klasycznym. Nie, no bo nam pomaga. Wsłuch. Ona była już robiona też, pamiętajcie, że ta historia była tworzona w czasach, kiedy już się myślało o takich rzeczach jak mm -hmm. to, że damsel in Stress jest akurat słabym tropem, tak? mm -hmm. Akurat damsel in Stress ja osobiście nie lubię, bo to jest jak już schodzimy na tematy równościowe, tak? mm -hmm. No to to jest bardzo taki deprecjonujący dla kobiet. Jest, tak. zgadzam się. Tak, mam wrażenie, trop. że to było raczej y, tego typu tropie skierowane tą taką potrzebą wywyższenia się kosztem właśnie. Amerykanie mają na to tak. określenie power fantasy. To znaczy mm. Faktycznie jest coś takiego w męskiej psychice, mm -hmm. że my jako, jako płeć w ogóle lubimy oddawać Oczucie się tym fantazjom, w którym, no właśnie, no właśnie coś tak. od nas zależy, mamy nad sobą słabszą osobę, którą, którą się możemy... trzeba opiekować. No jest to taka jest taka możliwość do określenia się poprzez właśnie pomniejszenie kogoś. No ale dam i... dystres wynika z ostatnich, nie wiem, dwóch, pięciu tysięcy lat ludzkiej cywilizacji, tego jak się rozwijała. Wydaje znaczy. mi się, że to po prostu jest kulturowo głęboko ugruntowane i zresztą to, to widać po ludziach, którzy dalej jakby myślą w ten sposób, nie tylko w grach, tak, tylko no. na Ale co też dzień. W sumie dobrze, że my tak powoli z tego wychodzimy jednak gdzieś. Tam mam takie, taką nadzieję, że jest gdzieś tam światełko w tunelu. Nawet nie powoli, bym powiedział. W ciągu mojego nie, nie życia nie, nie. się to zmieniło w bardzo dużym stopniu, hmm. Nie, nie, nie. To zaraz zresztą pomówimy o jednych badaniach, które czytałem przygotowując się do tej hmm. rozmowy. Ale chciałem się was zapytać, bo my wszyscy jesteśmy jak jedna żona i jeden mąż zapewne w stanie wymienić przykłady tych damsel in distress. I tutaj nawet myślę o takich grach gdzieś tam stojących u zarania, gdzieś tam będących kamieniem węgielnym. Japońskiego game dayu, no bo przecież i Zelda, i Princess Peach, i Pauline z Donkey Konga to są wszystko klasyczne damsel Zelda in Distress. A Eris chyba. nawet gdzieś, trosz, mimo że jest bardzo potężna, tak bardzo, mm. bardzo potężna postacią i jest traktowana bardzo tak właśnie jako taki... Iko też w sumie, Wielka... nie? No Miko, to się w ogóle na tym zasadza. No właśnie. właściwie już prowadzisz dokładnie po prostu za rękę. Za rękę. Natomiast widzimy od, wydaje mi się, lat dwutysięcznych takie próby trochę zredefiniowania tego tropu. I tutaj myślę, e, chociażby jesteśmy bardzo blisko premiery psychonautów drugich, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby trochę ich nie podreklamować. E, o z psychonautów. Strasznie to... się boję tego tytułu. Strasznie się go ja bajasz. Ja też stadziu, ale już niedługo. Bo ja czekam naprawdę, trzy razy przyszedłem do cztery część pierwszą i czekam jak na szpilkach. Ale nie, nie o Psychonautach per se. Nie chciałem dobrze. mówić, tylko właśnie hmm. o tej Lili, która była taką, też dałem in dystres, ale bardzo zadziorną. Sto razy bardziej charakterną niż Raz, który był no, właśnie takim fight-łapą, trochę w typie Gebrasza Tripuda. I nic mhm. dziwnego, no bo przecież Tim Schaefer się w, w linii prostej z klasycznego lukazarcu. Wywodzi, no i sama, sama Elaine... Secret of the Monkey Island, dokładnie. Elaine, so ona, była która... tam, ona tam nosiła spodnie. Nosiła spodnie i ona tam miała kochony. E, znaczy inaczej, może powinniśmy nawet troszkę zmienić słowniki, że ovaris. miała jajniki. Ja, o, ovaris, tak. tak. E, czy... Ovarios. Jakieś takie postaci w ostatnich latach wam przychodzą, które mogą być właśnie przykładem na pozytywne zredefiniowanie tego tropu, bądź wręcz odejście od niego. Można podawać własne tytuły. Myślę, że że tak. Znaczy w ogóle nie wiem czemu, ale pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, która mnie wyjątkowo mocno jakoś tak um, buduje, to, są, to nie jest z gier, ale no Marvel tak? i nowoczesne po prostu te super bohaterki, mhm. które też dzięki dzięki Bogu nie są wreszcie ubrane w kostiumy kąpielowe, tak tylko są ubrane. Ale nawet w ogóle... Mass efekty, przecież jak się spojrzy, to w Mass Effect 2 tak. masz Mirandę, która jest jakby właściwie, właściwie odwrotnością dam zeleny stres. Tak? Morrigan tak, też w sumie. Morrigan, z, nie no z, jest masa tych kobiet. No, w ogóle w, w grach, w grach Bio, 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 Bioware w ogóle te postacie kobiece zawsze były mocno napisane. Jak patrzymy na to no, to, no znowu Wiedźmin 3, Najlepszy 3, Wiedźmin 2, Najlepszy 2. Znaczy no Yennefer. Przykład, Yennefer i no, Tris. to są przecież super super fajne kobiece postacie, które trzani tak samo. Tam nie ma w ogóle, żadna z nich nie jest w ogóle, to też wynika oczywiście jakby ze świata Sapkowskiego, tak? mm -hmm. tam jakby w ogóle kobiety taką rolę grają, że są właśnie jest tym taki On... znaczy, Tam jest, jest tak, jest, tak. Znaczy, tam jest tutaj gry trochę to mam wrażenie naprawiły w sensie Wiedźmin Trzeci przede wszystkim jakby, ale ale u jak się że tam pod mm. podszewkę, to tam to też wiadomo, są dużo te nie. Czarodziejki rządzą światem, tak. E, trochę trochę też tam jest tego patriarchatu właśnie, mówisz. Którym... Tylko zastanawiam się, bo Tatiana nie może mi wyjść, nie no. może mi wyjść z głowy ten przykład Marvelowski, o którym tu mm. mówiłaś. Ja na przykład te pierwsze próby Marvela nie oglądałem jeszcze Czarnej wdowy oceniałem Przecież... bardzo źle. Oj, tak, tak, bo właśnie dla mnie dlatego ja bardzo lubię Marvela, bo to tak właśnie pokazuje ten ewolucję te, te kulturową, jaka zaszła. Na przykład też widziałam, ja widziałam tę Czarną wdowę najnowszą mhm. i to też jak porównujemy, bo ostatnio sobie odświeżałam całego Marvela, bo jakoś tak nie wiem. Naszło. I jak porównamy teraz, jak wygląda wizerunek Czarnej Wdowy, jak teraz Scarlett ją gra, do tego, jak wyglądał jej występ w Manie, Na samym, Manie, początku, na gdzie, samym tak, początku, gdzie wytykę tyłek na dzień dobry. Gdzie po, po prostu, prostu. Ją, oni ją tak tam, no niech powiedzieć skrzydzi, może to jest za duże słowo, ale no, nie, nie fajnie potraktowali tę postać na samym początku. ją, ale też pamiętajcie, no że to jest znowu, to jest jakby spadkobierz, spadek. Spadek po, po komiksach, w których ta postać tak była też rysowana i tak była tak, przedstawiona. Tak, tak, więc jakby to jest dla mnie super, jak porównujemy tamte filmy i porównujemy to, co jest teraz i widać ten progres i też właśnie na w wywiadach też mówi, że ona wspomina no niezbyt miło ten sam początek, że właśnie też była wtedy w zupełnie innym miejscu życiowo, była młodsza. To przecież ona, to była bardzo młoda dziewczyna, ona miała 25 lat, i ostatnio właśnie sprawdziłam, że ona przecież w Lost in Translation. ma 19 chyba. Ona ma na tak, nawet mniej, ona ma 17 nie, czy 17. czy, chyba nie czy coś ma, tym stylu. Pełnoletnia. Nie, A, Serio, coś sprawdź, bo, był, bo ja no, tak? mam wrażenie, że ona nawet mogła nie być pełno, pełnoletnia, to musimy sprawdzić, ale, ale ja byłam w takim szoku, chociaż ona grała wtedy z Billem murrayem Przecież on był nie Bardzo starszy. dojrzałą rolę. Mm. Bardzo dojrzałą rolę, tak. No ja. No, 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 no nie jest to fajne. Czy ja bym przecież... powiedział, że we współczesnych czasach. Wracając do tematu Damsel in Distress, mm. ten problem przestał istnieć, bo tego już nie ma. Znaczy, robienie klasycznej Damsel in Distress jest obciachem troszeczkę w tym momencie. Tak? Znaczy, jest problem z. Bo troszkę za, to jest problem, bo troszkę to jest najecha... bardzo dobrze. Najechaliśmy, słuchajcie, z, z tym tematem na inny, ale de facto pokrewny. Myślę tutaj o hiperseksualności. Mm. To znaczy, wszyscy zapewne, ponieważ wywodzimy się z lat. No, sprzed dekad, powiedzmy, w których, w których żeśmy grali. Pamiętamy chociażby wizerunek Alexis Sinclair, ten mm -hmm. skąpo odziany, przeseksualizowany i de facto... Borata ubrany jesteśmy w stanie to mnożyć. Nawet Lara Croft, która mogłaby paść, nie chciałem, żeby padła, bo, bo to jest taki mm. bardzo wyświechtany tak naprawdę przykład, ale pomimo tego, że to była silna postać kobieca, bo Lara się nigdy niczego nie bała, zawsze wiedziała, czego chce, wszystko wiedziała, wszystko robiła najlepiej, to tak naprawdę na się wizerunkowo wahała od lolitki w shortach po na etapie Angel of Darkness takiego właśnie dojrzałego wampa. Tak. Tak, zresztą prostu... miała przecież w ogóle całą sesję z Diorem bodajże, suknie Diora porobione, tak, no to nie kojarzysz? No nie to nie właśnie bo jest w ogóle reklamy wtedy samochodów z nią, gdzie ona była ubrana w czarną suknię Diora. Tylko w tym rzecz, bo dotarłem słuchajcie do takich badań badaczek z Washington State University, które dotyczyły tożsamości płciowej i reprezentacji w RPG-ach. Komputerowych rpg w No i taką tezę wysnuły, niezbyt mi się wydaje, odkrywczą i taką dość truistyczną, ale ważną. Że ta hiperseksualność, hiperseksualizacja, która się pojawia w grach wideo, no wpływa na myślenie o sobie kobiet, no bo nagle dochodzą one do wniosku, że ich siła, i to zarówno na ekranie, jak i poza ekranem, bierze się wyłącznie z seksualności. Tak, ja w ogóle myślę, że to jest ogromny problem i to jest zajebiście ważne, że my o tym rozmawiamy, bo jakby żyjąc w takim świecie, wychowując się w takim świecie, jakby Kobiety nie mają jak od tego uciec, jakby to jest rodzaj takiego uprzedmiotowienia, który sprowadza kobietę właśnie do jej seksualności. I nie ma nic złego w tym, jeżeli postać jakaś jest pewna swojej seksualności, jest atrakcyjna i jest tego świadoma, jest odważna i to świadomie jakoś tam prezentuje. Ale problem pojawia się wtedy, jeżeli to jest jedyne, co sobą reprezentuje. Jeżeli ta seksualność staje się takim całkowitym fokusem tego, uh -huh. tego co ta postać tak, my reprezentuje. Myślę cały czas o tej Alexi Sinclair, może żeś przywiódł. Bo to była, ja nie ukrywam, że w tamtych czasach to w ogóle jako dziecko, ja miałem 19 lat, byłem stulejarzem klasycznym, umówmy się, Byłem absolutnie, wiesz, fantastyczna postać przepiękna. Mm -hmm. jak się teraz o niej pomyślę, to ona nie była słabą postacią. Mimo, że była wizualnie, była totalnie przeseksualizowana, to cała reszta, no to był jednak evil mastermind, tak? Okej, okay, ale gdzie bo taki... po prostu wiesz? Bo była... Mówimy teraz tylko i wyłącznie o wizualnych. masach, prezentowana. Nie, no to, tak, ona była jakby z punktu widzenia takiego czysto wizualnego, to tak, była to przeseksualizowana postać. Z drugiej strony, jakby właśnie jakby to odciąć, no to była, był to wzorowy mastermind, tak, evil mastermind, taki jak każdy inny. E... Bottom line jest taki, że mi się wydaje, że to że się po prostu bierze, jakby odchodzenie od tych, tych, tych tropów damsland zlę dystres mm -hmm. i tego przedmiotowania kobiet i, i overseksualizacji, to się bierze z tego, że po prostu dziewczyny jest coraz więcej w branży. I nie tylko w branży, ale też w gamingu przede wszystkim. Także mówi się o tym 50-50, to nie jest prawda. W tym hardkorowym gamingu to jest dalej 70-30 pewnie, jak nie nawet 8-2, ale mam nadzieję, że jest już 7 3. Ale coraz tych, tych dziewczyn jest jednak więcej, to jest coraz większa grupa docelowa, i po prostu im trzeba sprzedać, brzydko mówiąc, też inne wzorce, tak? takie, które one będą czuły jako ich, a nie jako wkładanie ich w jakieś właśnie tory, w, którymi, w, 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 w których ma myśleć. Mówiąc o tym, jeszcze jest jedna rzecz. Że akurat bardzo nie lubię symetryzmu, ale mhm. tutaj trzeba przyznać, że akurat gry pod tym względem to mają zauszami sporo także w stosunku do facetów. Bo to jest cały czas ten problem z Jimenem, tak? Tym, że moje pokolenie wychowywało się na Jimenie, czyli na tym trójkątnym kolesiu, tak, który był nabity mięśniami. This is me, tak? No nie będę <grym> Himenem nigdy. I, i, I myśmy mieli też te same problemy. To prawda. To prawda. My chłopcy, tak? My chłopcy mhm. mamy to power fantasy, ale bardzo rzadko nam się udaje w życiu osiągnąć power fantasy i robić pompki na... Na, na, na rurkach. No tak, no tego typu standardy zakrzywiają ci obraz własnego ciała. No nie masz jak się porównywać do ideału, bo, mm. bo ideał nie istnieje, a niestety. No. Dlatego jakby ten, ta, ta wizualka nie do końca uważam, że gdzieś powinna mieć dla kogokolwiek znaczenie, zwłaszcza we współczesnych czasach, w współczesnych czasach kiedy jesteśmy już bardzo kolorowi na wszystkie możliwe mm -hmm. sposoby, co mnie bardzo, bardzo cieszy, zwłaszcza, że pamiętam jeszcze tą szarą Polskę, w której tych kolorów nie było. E dla mnie ważniejsze się zaczyna robić to, co te postacie mają z tyłu. tak? Znaczy, znowu, ważniejsze jest dla mnie to, że Alexis Sinclair i taką ją zapamiętałem przede wszystkim jako tego masterminda, który wykorzystywał facetów swoją drogą. I to tak, od tak. A nie ubraną w boratowe ciuszki seks Bo ona oczywiście była seks ale nie to było jej. Clou. Nie było jej clue, tak. Hmm. Ale w ogóle jestem ciekawa właśnie. Y Orientujecie się, jak wyglądają rzeczywiście procenty, jeżeli chodzi o obecność kobiet w branży na ten moment? W Branży, to jest, znaczy w branży branży od strony gamedevowej, sądzę, że to będzie jakieś między 10 a 20 procent, ale to też troszeczkę zależy od działów i to się teraz bardzo szybko zmienia, bo jest coraz więcej jakby twórców wizualnych, grafików wszelkiego rodzaju. Masa. Mhm. jest masa. w tym temacie, okaże ale chciałem specjalnie, jakby wyjść właśnie, od tego, uh -huh. żeby przejść, żeby zaznaczyć, tak, że to jest teraz, teraz coraz więcej twórczyń właśnie. Eee, natomiast jeżeli chodzi o odbiorców, to tutaj nie znam tych procentów, ale to mówię, moje takie gut feeling mówi mi, że to jest 7 do 3 mniej więcej. A w tym mainstreamowym gamingu, to rzeczywiście jest teraz 50-50, bo No już właśnie, od ja lat, od tak, lat tak, no Soker mam zbyt, jedną z największych grup docelowych yy, dla twórców gier. Tylko oczywiście dla twórców gier. Casual, tak, z tego, z tego gatunku casual games, jakiś tam, nie wiem, puzzlerów, nie puzzlerów. Czy ja właśnie nie jestem nie ciekawa, czy, czy to faktycznie jest taki totalny casual, czy może wręcz jest dużo kobiet, które po prostu się nie przyznają? Słuchajcie, tego, muszę wam dać słowo, ponieważ bardzo mm -hmm. bym nie chciał, żebyśmy tutaj bazowali na własnych mm -hmm. domysłach, chcąc mm -hmm. w ogóle opowiedzieć Jasne. o... Rozkładzie prezydenta w branży, co jest bardzo trudne tak naprawdę i wielu badaczy sobie na tym połamało zęby. Liczymy po cichu na raport tegoroczny PARP i Game Industry Conference. Który być może taką kategorię miał będzie, przynajmniej w odniesieniu Dzisiaj do branży zeszłoroczny. polskiej, zeszłoroczny. No widzisz, my z niego tutaj korzystamy dość, Nie, dość często, dość regularnie. Taciu tutaj o bardzo ważnej rzeczy wspomniał, natomiast jest coraz więcej kobiet w Dewie, jest coraz więcej kobiet wśród graczy, i to pozwala. W jakimś stopniu no, urealnić ten wizerunek kobiety, no i przede wszystkim nie dopuszczać do takich e, abominacji, jak to jeszcze miały miejsce w latach 90. chociażby czy wczesnych 2000 nukę, mówmy się, tak? To jest taki stereotyp, znowu schemat, ale moim zdaniem to jest najlepiej obrazuje w ogóle. Problem. A potrzebujemy takiego schematu? To znaczy, czy prata, protagonista, który ratuje świat, musi być górą mięśni? Nie. Nie, totalnie. Nie, właśnie to jest fajne w grach współczesnych, że od tego odeszliśmy, tak? że, no, Czy schematy że też jest. Dobra, gra Są akcji, no. akcji wysoko budżetowa w której protagonista nie jest górą mięśni. Hmm. Znaczy górą mięśni nie jest? Max Payne. Jedynka, dwójka. Ma ale Max Payne to już jest. W trójce już jest. W trójce już jest mhm, to ale z drugiej U, strony w trójce. Od... Znowu nie jego fizyczność jest ważna, tak? znaczy on jest. On tam nie jest w sumie górą mięśnią, już tam jest trochę gruby nawet, bo przecież on jest tam zapity i za, za taki mocno zmarnowany życie. Nie, ale słuchajcie, Max Max Payne. myślę, myślę okej, okay, Max Payne, ale to jest wciąż przykład trochę już archaiczny. Myślę to nawet w bardziej współczesnych shooterach, o nowym kodzie, o nowym Dumie. Trochę jest tak. No Do, dobra, ale dlaczego zamieniałeś dwa zmierza? tematy, których nie możesz dać nie góry mięśni? Dlatego że i. Dum jest górą mięśni, zawsze był i zawsze będzie, bo taki powinien być Dummarin. i znowu z, dru z drugiej strony no, żołnierze mają taką cechę, zwłaszcza w siłach specjalnych, że zwykle są dobrze zbudowani, bo jest im to potrzebne do pracy. Okej, okay, tak? jak... więc tutaj ja bym, tutaj to, to dobrze, nie jest dobry nie, przykład. Nie, nie, nie potrafię sobie nie potrafię wyobrazić bohatera wysokobudżetowego AAA -a, shootera, który nie byłby napakowanym plującym testosteronem, pomimo tego, że. Słusznie, żeście zwrócili uwagę. Coraz mniej jest takiej toksycznej męskości, toksycznej kobiecości. To jednak wisi nad nami takie pytanie, które wam zaraz zadam i wisi nad nami... Dobrze, cyberpunk, możesz sobie zrobić chudego gościa. Możesz, ale wiesz, w zasadzie mówienie o grach z personalizacją postaci w tym akurat kontekście Ach. się trochę mija z celem. A właśnie, widzisz. Ale może to jest dokładnie ta droga. Może I jest, jest to, i z, powinno, z drugiej tak. strony, jak spojrzysz na to, jak teraz to wygląda, to coraz więcej germana ma na początku tego, nawet wybierz bady form, tak? Uh -huh. Tak, w drugą stronę teraz dam Ci przykład, akurat to jest gra, jeszcze nie wyszła w ogóle, uh -huh. tak? Mam nadzieję, że w końcu wyjdzie w tym roku Ubisoft Proszę, Ubisoft Please, mówię o Roller Champions, które ma bady formy przeróżne w ogóle wrzucone i są tam i chudzi kolesie i chude laski i są też czonki kolesie i czabi laski, więc jest Pełno pełen, spektrum, pełen, pełen spektrum mhm. typów ciał. I yy, to jest wiesz giereczka zręcznościowa o jeździe w, na rolkach, tak, i rzucaniu sobie piłką, która ma być też swoją drogą bardzo szeroko, jak rozumiem, promowana dla do młodzieży. Dla mnie to jest super sprawa, jakby mhm. ja widzę, że w Game Dewie to się, to się dzieje w tym momencie. Natomiast będę bronił z huba w takiej klasycznej grze akcji, takiej, która jest tym schematem znowu. Wrac wracamy do tego gdzieś do tego Monomitu. Właśnie nie do Monomitu, nie do bo w Monomicie to wcale nie jest konieczne. Nie. Bo w Monomicie to może być i to może być, nie wiem, gdzie yy... masz tego? A w ogóle dobrze, że o Aloj wspomniałeś, pomika. ponieważ to jest, wydaje mi się, dowód na to, że o ile GameDev nadąża za tym współczesnym wizerunkiem kobiecości, to może nie do końca nadążają gracze. No, no, nie nadążają. no niestety. No, no, nie. to, to było straszne, naprawdę. Jakby. Ten mózg rozwalony. Mózg no, rozwalony. Nie chciałbym się też na aloi zatrzymywać, bo całkiem niedawno mówiliśmy o niej więcej troszkę z, z, ze znanymi Wam Barnabą Ziglem i Agnieszką Borysiuk. E, aczkolwiek, wy, słuchajcie, wydaje mi się, że troszkę takie szuflady nam są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że ja kierując no właśnie, kimś, kto ma. Stać naprzeciw jakiegoś tam gąszczu, jakiejś, jakiejś fali besty, że tak powiem archaicznie, z piekła rodem, no ja chcę czuć, że kieruję postacią, która jest silna, która ma jakąś władczość, mm. władza nad tym, tą mapą, władza nad tą areną, nie tylko dlatego, że ja dobrze daszuję i w porę uskakuję przed rakietą, ale też dlatego, że po prostu ma pewne przymioty fizyczne. Dlaczego o tym mówię? Wisi nad nami pytanie, które sygnalizowałem Wam jeszcze przed audycją, a które się wzięło z. Pewnej mojej rozmowy z taką twórczynią, która już w niejednym studiu polskim przepracowała. Ona mi wspomniała kiedyś tak trochę, trochę cierpko, trochę, trochę ze śmiechem, że w każdym studiu, w którym była, na, każdym, na jakimś etapie pojawiała się dyskusja, kiedy i jak wprowadzamy, no powiedzmy, że Zantus, żeby przed kamerą nie przeklinać. I początkowo, oczywiście, ja solidaryzowałem, że kurczę, no to jest straszne, że, że się w tej każdej grze zam to musi pojawiać, ale z drugiej strony, i tutaj patrzę na Was jako na twórców, już nie dziennikarzy czy krytyków, to musi być dla Was szalenie wygodne. Jest skrzywdzona kobieta w ze względu właśnie na te masy przykładów, o których nawet żeśmy wspomnieli. Czuję się względem niej solidarność, czuje się troskę, chce się nią opiekować. Są ci źli goście, których nawet, do których nie żal strzelać, których się chce zastrzelić, bo czuję, że to są. Wyzyskiwacze. Czujemy wyzyskiwacze, że to są. Przewócowcy. Tak, byśmy mogli nawiązać do języka współczesnego. I dlatego, czy powinniśmy z tego bogactwa, jakie my właściwie podświadomie odczuwamy, w całości rezygnować? Jak spojrzyjcie no na mnie. Notabiane jest inne. Ja już tyle dzisiaj gadają. No. No. Gada, ja, ja się już nagadał, Czerwony jest na buzi, więc ja czekamy na kogoś, kto jeszcze nie poczerwienia. Ja czerwony? Nie, ja mam... Ja tam. się nie poczerwienię, ja mam szpachle. To uczulenie. A to uczulenie. Nie, ja, się nie, ja się nie wzruszam takim rzeczami. Uczulenie <noise> na głupie gadanie, bo ja mogę przestać. <noise> mm, proszę cię, raczej na moje gogle. Nie, no znaczy ja w ogóle tak, jak się nad tym zastanawiam, kurczę, ale czy, czy serio właściwie w zamtuzie jest coś złego, jakby się tak zastanowić? Czy, czy, czy musimy jakkolwiek tutaj oceniać sex workerki? Bo może jest nie, to niekoniecznie. nie. nie, nie. Nie, ja, ja o wy... wiem, że. Raczej wykorzystanie tego jako znowu Wykorzystanie tego, właśnie pytanie, czy to wykorzystujemy jako schemat, bo tak. Mam wrażenie, że idziemy trochę w takim kierunku, jakby ten schemat był czymś złym. Mam wrażenie, że schemat jest czymś nieuniknionym. To wszystko w pewnym momencie już wejdzie w schemat, bo wszystko zostało już. Postmodernizm. Moje ulubione słowo wytrych, jeżeli kiedy mówię o, o game, game making, game devie, o robieniu mm. gier, no to jest najbardziej postmodernistyczne medium, jakie istnieje, które w sobie zawiera wszystkie inne. Mm. I korzysta z wszystkiego, co tamte inne już stworzyły i je przemiela, a znowu wracając hmm. do tego tematu muzyki, to jest ten, cały czas ten sam problem, tak? To już wszystko zostało stworzone. Stworzenie czegoś nowego jest niesamowicie trudne, zwłaszcza teraz, kiedy żeśmy już się tak bardzo rozwinęli. Oczywiście cały czas będziemy roz, stworzyli nowe rzeczy, ale to będzie raczej przez przypadek, a nie przez y, jakiś super no zamysł. Tak, ale też wracając właśnie do tego Zamtuza, Zamtuzu, zam. Burdelu. No, to chyba oboczność jest. No chyba będziemy musieli wypikać. zastanowię się nad tym. <grym> no dobra, serio, to, to już tak ja nie wiem. No nie, no proszę. No, ja jest, mam wyczulone ucho na przekleństwo. Nie, nie no, proszę. Cię. Nie, mi się wydaje, że jaka intencja właściwie za tym stoi? Tak, bo jeżeli y, twórcy tego używają w zasadzie takiej, o, dobra, musimy tam coś walnąć, żeby było, no bo, y, no bo to właśnie jakoś u będzie taka kontrowersja dla gracza i coś tam, no to, to nie jest eleganckie. Ale jeżeli na przykład intencją jest zachowanie jakiejś yy, wiarygodności historycznej, tak? a dodanie jakiegoś kolorytu i umieszczenie tam postaci, które w jakiś sposób są a, ciekawe, też po prostu. Przepraszam, ale no? uśmiechnąłem się pod nosem, ponieważ wyobraziłem sobie, jak. Znam też anegdotkę z tych landów, jak to Paweł Marchewka naciskał, żeby yy, umieścić w grze ukrzyżowaną nagą ciężarną, co podobno do, znaczy no, ostatecznie to do gry nie weszło natomiast już sobie wyobrażam jak właśnie... wagoni za to proszę wagoni nie w sukubusie już sobie, no, tak to jest możliwe albo w Last from Beyond ale już sobie wyobrażam jak wiesz siedzą yy dewowie w jakiejś sali zbierają się i myślą, hmm, czy w imię akuratności historycznej powinniśmy dodać burdel do gry. Wydaje mi się, że tak dokładnie tak wtedy było. No, ale dlaczego? Co jest takiego w tym dziwnego? Na przykład spójrz właśnie na Wiedźmina 3, tak? który, żeby zachować jakąś wiarygodność tego świata, pokazać też... No, chcę powiedzieć brud, ale to nie jest, nie chcę w jakikolwiek sposób wartościować, wiecie, no, taką stronę, wiadomo, taką... Tak. No, tą, e, drugą. tą drugą. Nie mają być regulatorami emocji i, i mają te emocje wywoływać, w związku z czym e, po prostu ten nieszczęsny zamtus jest e, szalenie wygodnym wybiegiem. Dla mnie problem zaczyna się wtedy, kiedy jest użyty refleksji. Dla mnie problem jako dla krytyka, recenzenta mm -hmm. zaczyna się wtedy, kiedy widzę, że ja już ten zamtus odwiedzałem. Daj przykład. Konkrety. Mm, konkretny przykład zamtuzu, który ja już odwiedzałem. Każda gra Erbeki. Gra... Wiesz co, nie wiem, to znaczy szczerze powiedzieć, zlewają mi się te wizyty w burdelach. Ja wiem, że to przypomina <śm> <śm> to przy myślę, to przy myślę, no ale wiesz, Wypikamy. 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 Mm -hmm. um, No dobrze, to Znaczy może... Ja Ci powiem szczerze, no? ja akurat z tym punktem. Ja nie widzę tej issue. Tak, nie, nie, jakby tak, nie mam problemu jeżeli on zostanie użyty w takim pejoratywnym znaczeniu, jakby mm. tak, że on jest nacechowany jako to miejsce, z którego wyciągamy damsel in distress na przykład, tak? Z drugiej strony nie mam problemu jeżeli to jest normalizowanie sex workingu in general, tak? Generalnie ja jestem za, jak najbardziej za tym, żeby to jak najszybciej zalegalizować, tak. sadzić, tak, bo legalizować coś tam. Ale nie palić nie, no w nie, życiu, nie, nie. No, nie, no, czarownice to wiadomo, Czarowni, tak. muchy. Bardzo, bardzo, <laughs> słuchajcie, grząski grunt, mimo żeśmy go trochę podpalili. Nawiązuję trochę do tego, znaczy, że myśląc sobie o tym, o tym temacie i o tych schematach, zacząłem się zastanawiać, jak są właściwie w grach wideo prezentowani Polacy. I... Do Tego czy... nie było na liście zagadnień. Tego nie, było. nie było na liście zagadnień, ale wiesz, to zupełnie luźno po prostu rzucałem. Mamy, mamy świeży oczywiście. przykład. Bardzo świeży. Last of Us? Nie. A jaki? Outriders. A I to, bardzo, to są... bardzo niefajny przykład, moim zdaniem, bo to jest takie totalne utrwalanie stereotypów o Polakach, którzy znają jedno słowo, które jest przecinkiem. Wszyscy wiemy, jakie. Wiąże się z zamtuzami. Co? No tak. Wiąże, 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 trudno zaprzeczyć. I w wódę, tak? I zapija pałę. I to jest y, tak, taki... Tak spojrzałem na to i było takie... He, he. A, a, a oprócz tego, to szczerze mówiąc... Dosłownie wczoraj miałem dyskusję z Himkiem, z Borkiem i jeszcze jedna osoba tam brała udział, przepraszam mm. bardzo, osobę, zapomniałem na temat... Y, no, akurat gry, przy której ja pracuję, czyli Sybir Panka, i tam Borek rzucił hasło, że powinien być Radom Punk, albo, albo na przykład tam nie wiem Płock Punk, tak no, ja postawiłem tezę, że jednak bardziej rozpoznawalny jest bardziej rozpoznawalna jest Rosja, niż Polska, mhm. i że jak robię grę, to bardziej będę się odnosił do, do Putina niż do Dudy, dlatego że Putina znają wszyscy na świecie, a Dudę nie. Ja nie widzę tej reprezentacji za bardzo hmm. polskiej, polskich postaci w ogóle w świecie gier to są jakieś absolutne rodzynki gdzieś Pojawiała się, pojawiła się jeden raz taka reprezentacja Polaka w Kodnej Panzers która rzeczywiście media na całym świecie znaczy media mainstreamowe w całej Polsce wzburzyła mówię o właśnie takim zapijaczonym żołnierzyku który gdzieś tam się pojawił. Ale to w Panzersach to inny był problem w Kodnej Panzers głównym problemem było to że Kodnej Panzers przedstawiało Polskę jako agresora w trakcie II wojny światowej że to myśmy w ogóle drugą wojnę Wiesz co ale nie ja, wiem, co, ja pamiętam tak. mimo wszystko ten Medialną debatę przez pryzmat tego właśnie pianego żołnierza. Mm. Dlaczego? Dlatego, że od abstrakcyjnych działań geopolitycznych państwa przedstawionego w grze znacznie, no, takim seksowniejszym przykładem jest ten właśnie jeden człowiek zabijaczony. Mm -hmm. e, oczywiście się Polacy w grach pojawiają. No właśnie pamiętam nie tak dawno temu, jak w The Last of Us II e, to akurat e, nie był Polak per se, tylko była wzmianka o nim w liście od, w jakiejś synagodze, mm -hmm. od Żydów, któremu tak? byli wdzięczni właśnie rodzinie odważnych Polaków, którzy im pomogli. W Company of Heroes, e, Call of Duty, Medal of Honor też się pojawiały wątki polskie, ale no, oczywiście zawsze to były wątki historyczne. Do czego natomiast zmierzam. Zmierzam do tego, że e, tak samo jak możemy być leniwi w przedstawieniu Polaków i tak samo jak możemy bazować na tych naszych narodowych stereotypach, które gdzieś jeszcze funkcjonują za granicą, chociaż coraz mi się wydaje na szczęście mniej, tak samo możemy być leniwi w przedstawieniu kobiet, tak samo możemy być leniwi w przedstawieniu osób LGBT, ale po prostu to z mojej perspektywy recenzenckiej zasługuje na no, najwyższe potępienie, bo osoba jest przede wszystkim osobą. Dopiero w drugiej kolejności jest Polakiem i jest, mm. nie wiem, osobom wiadomo, czy To jest stereotypizacja. Tak, tak. Czym, innym jest, tak. czym innym są schematy, czym innym są stereotypy? Tak. Tak? To są dwie różne rzeczy. Nie, nie, nie. stereotypy są schematami. Natomiast z przyszła, mi, na, na, przyszła mi na myśl gra, właściwie cały cykl gier, które moim zdaniem są reprezentacją Polski, taką najbardziej, najbardziej dobitną, jaka istnieje i to jest po prostu Polska w pigułce i to są wiedźminy. Wiedźminy są wybitnie, wybitnie polskimi grami. Od, od podstaw po prostu to jest. Ja, ja, dlatego stąd się wzięła cała ta rozmowa o słowiańskości Wiedźmina, mm -hmm, tak, którego nie ma, nie ma tej słowiańskości oczywiście w, w źródle, tak, czyli, mm -hmm. w, czyli w sadze z różnych mitologii, tak, ale gra, różne elementy ale gra duch to jest duch najbardziej słowiańska gra, tak. najbardziej słowiański duch, jaki ja kiedykolwiek tak. czułem w grze w wideo, tak? tak? dokładnie. Bardziej niż w jakiejkolwiek innej niż w metro, czy czy, czy nie wiem, czy w stalkerze, stalker gdzieś też troszkę. Stalker tak, Metro już nie. Metro to jest to jest... No to element, prawda, to tak? jest takie swojskie, prawda? A, no, a po Wiedźmin? Tam Wiedźmin Wiedźminie się mówi po polsku, w sensie to się, myśli się po polsku. Wiedźmin myśli Myślę. po polsku. Jako tak. gra, nie jako Wiedźmin Gerald, tylko cała gra myśli po polsku i to czuć bardzo, bardzo, bardzo mocno i za to bardzo zawsze szanowałem CD projekt, że zrobili to tak, no, nawet tego ludzie nie wiedzą, że to jest ta Polska. tak, to tak My wiemy, my to wyczuwamy. To też tak. oni to osiągnęli, myślę, dzięki właśnie językowi, bardzo żywemu, bardzo naturalnemu, który. Pamiętaj, że po angielsku to też jest wyczuwalne. Tak? To, to, to jakby ten świat nie, nie, nie zamyka się w polskiej wersji Wiedźminach, trzy mhm. najlepszego, trzy najlepsze. Okej, okay, ale wydaje, ja, ja wciąż uważam, że angielska wersja bardzo dużo traci dla osób, które. Bo... Uważam, że ta polskość jest w dużej mierze, może to jest kwestia mojego, nie wiem, mojej perspektywy, mojego patrzenia, ale dla mnie to, co jest w języku, to, co się zawiera w słowach polskich i... Nie zgodzę się. Rozumiem, ja, o co ci chodzi, nie zgodzę się z to, racją to, Musielibyśmy ale to, zacząć rozmawiać, to, rozmawiać inna. filozofii to, języka Wittgensteina, tak. tak. o się Safira Wurfa, nie żeby no, móc kontynuować te dyskusję. No, mi chodziło tutaj właśnie o takie... Tak, że to nie jest na, tylko na poziomie języka, tylko to jest na poziomie merytoryki całej. tak? Czyli tego, jak ten świat działa, jak on jest skonstruowany, jak postacie wchodzą ze sobą w interakcje. To jest polskie i już dla mnie przynajmniej, tak? wychowanego w Polsce. Kochany i kochana, minęło ponad 40 minut naszej rozmowy, a jeszcze nie użyłem pewnego akronimu, który w tej rozmowie paść musi, i myślę, że domyślacie się, jaki to akronim. S nie wiem, on nas naprawdę potem w komentarzach będzie, co się za wziął tam. Niccy wiedzą! LGBT. Ewentualnie LGBTQIA. Okej, dobra. Tak sądziłem, tak czułem, że to o to chodzi, ale to było tak oczywiste, Mati, że zaskoczyłeś nas z drugą stroną. To było zbyt oczywiste pytanie. No Cieszę się, że jesteście zaskoczeni, czy przynajmniej się dobrze być może bawicie w tym programie. Bardzo. Tak, zabawa poprzednia. Bardzo się cieszę. A czy dobrze się bawią postacie LGBT w grach wideo? Właśnie ja ostatnio, to się fajnie z, y, składa, y, grałam w Tell Me Why. Mhm. I zmusiłam się, żeby tę grę przejść, y, bo była potwornie, potwornie nudna. Tell Me Why to jest najnowszy know. Y don't 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 tak, 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 tak. Y, ale no po prostu stwierdziłam, dobra, zaczęłam, to skończę. A, abstrahująco z tego, że była strasznie nudna, to uważam, że przedstawienie, tam właśnie występuje, jedną z głównych, głównym bohaterem jest osoba transpłciowa, Tyler, i bardzo fajnie jest tam pokazane, w jaki sposób otoczenie reaguje na jego zmianę i na to, jak on może też reagować na te reakcje. Mhm. Mam wrażenie, że w ogóle ta gra chyba zdobyła jakąś nagrodę. Była na Gaming a... Ga -y -ming Awards nominowana, ale chyba wygrał Hades. Okej, okay, okej. Okay. Wygrał Hades. Parę tam było kategorii, więc Terminway na pewno coś do domu przywiozło. Ale właśnie to jest, słuchajcie, bardzo dla mnie ciekawe, że mm. tak naprawdę jeżeli chodzi o myślenie o osobach LGBT w grach wideo, bardzo często się powołujemy na przykład Bioware'u. Mm -hmm. To się zaczynało nie, no. bardzo nieśmiało, bo w 2004 miał premierę Kotor, w którym ta postać niejaka pani Juhani, pierwsza tak naprawdę homoseksualna postać w Gwiezdnych Wojnach została przemycona w wyniku baga, który pozwalał romansować również kobietą z e, tąże. E, no i później rzeczywiście... Feature. E, później rzeczywiście się zaczęły pojawiać w grach Bioware'u takie akcenty, no na początku w Jade Empire, mm -hmm. ale jeżeli był romans tam pocałunek homoseksualny, no to kamera taktownie odjeżdżała, co się nie działo w ogóle, jeżeli był pocałunek heteroseksualny. I później Bioware zawsze wychodziło z dobrych intencji, ale ze zmiennym częścią je realizowało. Mm -hmm. e, mieliśmy Dragon Age'a drugiego czy Mass Effecta drugiego, w którym postaci są wszystkie właściwie biseksualne, co jest nienaturalne i może budzić pewien mm -hmm. e, sprzeciw. E, w Mass Effectie III się już pojawiła opcja w ogóle zrobienia coming outu, w Dragon Age Inkwizycji. Postać Doriana, który, jak mówił David Guider, scenarzysta jest first openly gay, czy tam fully gay, bo to, to wtedy pamiętam wzbudziło... No, zajebista postać w ogóle. No, no tutaj też będziemy musieli wypikać. I nie, nie raz. No to... chociaż nie, zajebisty jeszcze. Michał to... Wiśniewski ustalił pa. baseline dla słowa zajebisty, mówiąc to w tym swoim top. Ten, tu tam występował. Szukasz swego miejsca, bo nie jesteś sam? Nieważne, w którym, ale powiedział to na antenie i od tamtego czasu w no. Polsatu, w sensie i od tamtego czasu wolno mówić Wolno. Jak więc. wolno, to wolno. wolno. To, na to polsucie... dobrze, bo mi się raz zdarzyło na obiadku rodzinnym. Ja teraz teraz, dwa razy dzięki powiedziałem Bogu. zajebisty, więc jak będziesz M... miał teraz pikanie, to będziesz musiał pikać. W... Nie, nie możemy w takim razie zajebistego z tego wypikać. Do to to postrodukcji nie wypikujemy zajebistości. Ale wiesz co, to jest ciekawe, Tadzie, że ty potrafisz tak w ramach produktu Placementu, najpierw coś o bierpanku, potem Polsat flash. to To się ceni powiem ci. A akurat to nie ten Polsat. Ale... No, nie, ten Pol nie, to przecież w nie był Michał Wiśniewski. Nie, wydaje mi się, że ten Bart, bo to on był w barze przecież. A nie, dobra, pomyliłem się z Dodą. Przecież to Hubert Urbański no. A tych to zamykają zaraz. Tak, to nie no, e, do rzeczy, no ale tak samo się w Dragon Age'u pojawił przecież Krem, który był e, zadośćuczynieniem za różne tam dawne grzeszki Bioware'u. E, pierwszą postacią trans właśnie konsultowaną ze środowiskiem. Tell Me Why też punktowało tym, że było po prostu konsultowany ze środowiskiem. W tamtym samym roku wyszło zresztą If Found. Też gra dla środowiska trans bardzo ważna. To ja, e przepraszam, to ja muszę natychmiast rzucić tu jeszcze BTSD. i zresztą King, która osobiście z transfuzją właśnie załatwiała kwestie... E Konsultacji językowych dotyczących tego, jakim językiem posługuje się postać niebinarna w Flaucie 76, dobrze pamiętam, 76, więc y, takie rzeczy się dzieją teraz coraz bardziej. znowu to wynika z tego, jak działa cywilizacja. No, jakby my teraz, jako cywilizacja, zaczęliśmy o takiej że. Cywilizacja zachodnia, oczywiście, tak, i to bardzo jeszcze cały czas w ograniczonym zasięgu, zaczęliśmy o tym mówić. To się stało tematem. Przestaliśmy się tego wstydzić i udawać, że to nie istnieje i to po prostu też ma swoją reprezentację w grach. Ja tam zawsze twardo stoję na, na gruncie tego, że... Grupy niedoreprezentowane mają teraz prawo do nadrepre nadreprezentacji. Tak, Fakt. To jest taka dyskryminacja zresztą. pozytywna. Nie mam, nie mam z tym żadnego problemu. I... Tak, bo co to za problem, kurczę? No do tej pory jakby zdarzało się tak, że okej, okay, akurat y, większość postaci to były biały mężczyzna. Ja, y, większość, hetero, wszystkie. Nie? wszystkie, wszystkie. No, no właśnie. Po prostu, tak. Więc teraz niech się po prostu. Akurat strony, zdarza. Że... A z drugiej strony to też nie jest tak, że przecież mamy teraz wszędzie, każda postać, oprócz tego przy przykładu biowerowego to Dragon Age, gdzie wszyscy byli biseksualni mm -hmm. i tu się zgadzam, że to może kogoś drażnić, bo no. to jest po prostu nie... bezsensowne, tak? tak. To, jest, takie, to jest na siłę. A też z drugiej strony, tak. wiesz co, inaczej. E, czym są gry wideo, jeżeli nie pewnymi fantazjami, które powinniśmy móc przeżywać na A swój właśnie. sposób? I to, jest, i to mm. jest jakby argument za tym, żeby tak, gdzieś żeby tak, tak na początku mm. miałem takie... Bo z jednej mm. strony troszeczkę się burzę przed tym, że to jest nierealistyczne, z drugiej strony podoba mi się to, że to jest ten... Wzór RPG, gdzie możesz sobie co chcesz zrobić, tak? to, to ty decydujesz, czy wszyscy są biseksualni, czy nie są. To ty decydujesz tak naprawdę, czy z tą postacią wejdziesz w romans, czy nie. No myślę, że podejmując taką decyzję musisz się liczyć z tym, że burzysz jakiś realizm jednak, mhm. który potencjalnie. Na tym Słuchajcie, no myślę, że możemy się zgodzić wszyscy co do tego, że najmądrzejszą sposobą, jeżeli chce się wprowadzać w ogóle nie tylko postać nieheteronormatywną, ale generalnie przedstawiciela jakiejś mniejszości jest po prostu poszukać wsparcia wśród organizacji, które się mm -hmm. tym znajdują. Dlaczego do tego piję? Ty podałeś przykład że z dą. Transfuzja też pomagała w... Przy wątku transpłciowym, chociażby CD projektowi. O tym się nie za dużo mówi, e, aczkolwiek no Grzesiek, który był gościem zresztą jednego z naszych podcastów, no też w tym brał, brał aktywny e, udział. Natomiast to jest tak naprawdę duży problem, przed którym, no właśnie przede wszystkim ta literka T w akronimie, przed którym stoją twórcy gier. Bo e, nawet czasem się pojawiały, jak nie wiem, w Baldur's Gate City of Dragonspear czy bodaj w jednym z, z Dragon Age'ów, nie pamiętam, czy dobrze myślę, ale pojawiały się postaci trans, nie, w Mass Effect: Andromedzie, postaci trans wprowadzone tylko po to, żeby przemknąć przez ekran pokazać się, cześć, jestem trans. Token, dokładnie. I no później właśnie Bioware się zreflektowało i pamiętam właśnie taką rozmowę z Patrykiem Wikisem, który właśnie stwierdził, że to jest wprowadzenie w postaci trans, to jest najczęstsza prośba w ogóle ze strony fanów LGBT, no, których nie brakuje wśród w ogóle entuzjastów mm -hmm. fantazy, tylko no właśnie, oni też mieli świadomość tego, że nie mogą zrobić tej postaci, nie wiem, jakimś sklepikarzem, który przemknie przez ekran. Dlatego e... w ogóle mi się bardzo podobało, w jaki sposób The Last dwójka tak? to sobie poradziło z tym tematem, bo to było bardzo naturalnie wplecione i no. Szacun, szacun. A, a też im się dostało w sumie w ogóle za, za wszystko, co Im ta gra dostało, sobą reprezentuje. Im się dostało <grym> najśmieszniejsze, że nie za domniemanie, jakieś... bo akurat ta konkretna postać... Za dużo rzeczy nie. im się dostało. Ta konkretna postać, ona nie była problemem nie. dla graczy. Dla, dla, dla graczy było problemem to, że oni uważali, że transseksualną postacią jest sabi może nie była, tak? Znaczy w ogóle, to, to znowu body image, tak? Tutaj kobieta nie może być taka, siaka, tak. owaka, za dużo mięśni, za mało mięśni, zbyt ta twarz, no to w końcu w którą stronę mamy iść, no bo nie wiadomo. Ale przykład idzie z góry. To, 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 to że się pojawiają w wysoko budżetowych grach, które się sprzedadzą w do mniej o kilkunastu milionach egzemplarzy, postaci, które przeczą stereotypowemu wizerunkowi, otworzy furtkę dla kolejnych. Mm -hmm. tak, no tak. I to jest najlepsza rzecz, która się dzieje w tym tak. momencie w gamingu. Tak. Dlatego tak bardzo się jarałem The Last of Us 2, bo to jest gra, mm. która tak jawnie grała z graczami, tak mm -hmm. jawnie sobie no. robiła z nich jaja, tak jawnie im siekła po głowie po prostu. Tak? Na, na, znaczy na też tym... tutaj można by dyskutować na temat tego, że ten scenariusz mógł być faktycznie trochę inaczej spięty i koniec końców wzbudzić... Nie wiem, jakiś wywołać lepszy wiem, efekt. Dla mnie to ale... pomijając kwestię no? pacingu, to dla mnie ten scenariusz był absolutnym arcydziełem właśnie, właśnie, właśnie jeszcze w, w kontrze do pierwszej części, która no. jest. Totalnie dam z stres, Znaczy, Dobra, nie totalnie, bo mówi się, że ona tam Eli, mam, Eli ma swój Eli ma swoje momenty radzi tak, sobie Ona tam jest sobie tam radzi, no? ale, ale trochę jest to historia gościa, który córkę swoją prowadzi, tak? Cały no, czas. Ale w ogóle jest, to jest taki nabrażający, strasznie... bardzo zauważyłeś, nie, nie wiem, czy, czy, czy ogarniacie ten temat, znaczy, na pewno ogarniacie, ale no... Y... Że mamy właśnie często ten motyw ojca tego ojca z... i syna, hmm. tak? Albo z córki. Z mamy właśnie God of War, to mamy Atreusa, tak? Boya. Bo to też jest e, no to od... Tak, no opieka, te, tak. Opieka, relacje... Opiekujesz się nad tym słabszym pies, no. pisklaczkiem, tak? tak? Tak, że dzięki temu możesz zbudować tę więź emocjonalną łatwiej o wiele. I na no. mówiąc, słuchajcie akurat mi się tak podobała dwójka, właśnie. Bardzo nie, nie znoszę Walking Deadów od świętej pamięci Telltale. E, aczkolwiek jedna rzecz im się udała, to znaczy z czasem odwrócić ten schemat, nie? To znaczy, mamy Clementine, która jest takim właśnie pisklaczkiem, któremu należy do dzióbka... A potem dosłownie. ona sama ma pisklaczka, bo się obraca rolami, no. Jest to fajny zabieg, ale moim zdaniem... Ale znowu jest to schemat. No bo no wszystko tak. jest grą ze schematem. Gra, tak naprawdę, tel, no? tel, właśnie prawdopodobnie dlatego tutaj upadło, że tak naprawdę musiałeś kurczowo trzymać zarówno gameplayowych schematów, jak i schematów mm, fabularnych. Tak, ja już wiesz, tak. odpalając kolejną Gretel tej, a musiałeś. Wiedziałeś, coś, czegoś się już wiesz. No. Racie, to po, tak. po prostu każdą wiesz, jak kaniacz dułak. A dobra, teraz dochodzimy jakby do problemu tak naprawdę tego pomiędzy grami narracyjnymi, a grami opartymi o gameplay. Tak? W grach, w których masz gameplay, te schematy narracyjne są mniej ważne, one schodzą troszeczkę może nie na drugi plan, bo czasem one są równie ważne co ten gameplay, ale masz tą odskocznię, masz ale wiesz, coś, gra... co cię od, od, odrywa od, od schematu. Ale uh -huh. gra narracyjna nie oznacza też gra, która operuje, opiera się na tekście tak naprawdę, wystarczy... Nie, ale mocno... to jest gra, która nie ma akcji dla mnie. Jakby to jest dla mnie wyróżnikiem, że narracyjnie Ale, ale na przykład wiesz, Journey, jest akcji. Journey, Abzu, Gris to są gry, które opowiadają jakąś historię, bardzo pierwotną taką historię. I są pozbawione I... Akcji. Okay. drogi, no, i i droga i journey to jest akurat przykład gier, nie Droga, ja bardzo bym chciał z wami porozmawiać o kwestiach preskryptywistycznych, czy definicyjnych, ale niestety musimy, bo czasu mamy coraz mniej, a musimy mm -hmm. trochę zmierzać do jakiejś konkluzji. Chciałem was zapytać jeszcze, bo Tadeusz użył takiego określenia, że w cywilizacji zachodniej to jest standard. Czy waszym zdaniem może gry japońskie? Podchodzą do tego trochę inaczej, i od razu podam parę przykładów, które mi się narzucają. Mianowicie, e, mówiliśmy przed chwilą o inkluzywności względem osób trans. Deadly Premonition II, która jest bardzo świeżą przecież grą, e, e, główny bohater, pamiętam, że tam ma taką przemowę na temat inkluzywności i akceptowania odmienności, po której zaraz to genderuje i dydnejmuje jednocześnie postać, która jest obok. Ale mam też w pamięci, nie wiem, chociażby Zelda Breath of the Wild, w której też się pojawia postać, tam, męska, z atrybutami kobiecymi, która no, jest właściwie komik reliefem, bo to jest najczęstsze, jeżeli chodzi o prezentowanie mniejszości, albo tokenizację, albo obsadzanie w roli komik e, e, reliefu. Mieliśmy Aha. słynny przykład Catherine sprzed. Breath hmm. of the Wild akurat. Wydaje mi się, że jest pod tym względem. Tak troszeczkę jedzie na. Ok na, 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 na... Na dwóch koniach powiem, mm -hmm. jak ten, w szpagacie, jak mam jak tak? Bo z jednej strony jest ta postać, a z drugiej strony ty sam się możesz tam przebrać za kobietę, i jest to absolutnie, jakby sprzedaje cię do bonusy. Tak, a finalu, jaka gustowna scena jest z tym, bi coś tam, nowym w remakeu, nie wiem czy grałeś. Nie. Znaczy grałem, ale z ludźmi jest strasznie. A no, mnie też pod koniec. Ale jest po prostu scena rodem, jest scena rodem z RuPaul's Drag Race, z Race, słowo dajem. <laughs> Czy znaczy w ogóle wiesz co japończycy to jest specyficzny temat i japońska kultura to jest specyficzny temat Czy znaczy ona jest przede wszystkim bardzo patriarchalna, tak mega, mega? A z drugiej strony jest, jest bardzo przeseksualizowana i tak. bardzo otwarta na takie, jakby namówienie o takich rzeczach, tak? Jakby tam tak. też przebieranie facet przebrany za babę nie jest żartem naszym. Mhm. Ale to jest też taka kultura, tak? w której jest... seksualizowanie, wiesz, nastoletnich dziewczyn też jest normą tak naprawdę. I to, no, to, wystarczy spojrzeć, też. jakie oni mają mundurki, kurde, na tych WF-ach, tam masakra. Prawda. To prawda. To, 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 to właśnie Japonia jest bardzo, bardzo specyficznym przykładem, mm. tak? To no. jest jednak... Mm, tylko pytanie, to w takim razie Japonia był swoim własnym widzicie, Mieliśmy wspomniane już e, podczas tej rozmowy Gaming Awards, e, które były sponsorowane przez Microsoft, przez Sony, przez e, e, Jagexa, przez Ubisoft, przez Electronic Arts, no największych z największych. E, i jest to jasne, podyktowane w pewnej mierze tym, że osoby LGBT należą do grupy, która ma największą siłę nabywczą. To jest tak zwana grupa Dinki, Double Income No Kids yet. Także wcale mnie na przykład nie dziwi, że na paradach pojawiają się loga Google'a czy Facebooka. Tylko pytanie, czy Japonia i w ogóle reszta świata, może to rozciągnijmy, podąży za tym no, kulturowym zwrotem, jaki narzucają nam współczesne gry wideo, współczesne filmy, współczesne komiksy. Nie wiem. Moim zdaniem to się dzieje w tym momencie. Po prostu. Na całym świecie, tym znowu, tym naszym zachodnim, do którego zaliczam Japonię jednak, tak? No bo to jest gdzieś, to, 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 wiadomo, że to jest wschód, to daleki, ale jednak cały czas oni są tak przesiąknięci tym zachodem i w języku swoim, który jest teraz Połowie, gdzieś tam, hmm. tam są amerykańskie słowa na biurko, tam się deskuje na hmm. biurko, na rany boskie. No, nie mają własnego słowa teraz na biurko. Znaczy, ja bym Ale... się właśnie skłaniał ku Tadziowi, szczerze mówiąc. Dlaczego? Tak. Dlatego, że. Y Mimo wszystko, jeżeli mówimy o grach wideo, to mówimy o produkcie globalnym, który jest nastawiony mm -hmm. nie tylko na rynek wewnętrzny, no bo nikt by się nie utrzymał ze sprzedaży na rynku tylko i wyłącznie japońskim, co skłoniło na przykład w przypadku Deadly Premonition II, twórcę do przeprosin publicznych i do w popremierowej łatce oczywiście zmiany tejże kuriozalnej sceny. Co więcej, Catherine, o którym nie zdążyliśmy powiedzieć, też przykład no, takiego graf, w której dednejmowana była postać trans, również zostało to zmienione później w ładkach, również twórcy Atlus przeprosili. No Siłą rzeczy, chcąc robić biznes na całym świecie, trzeba się do jakichś globalnych standardów mm -hmm. dostosowywać. Niestety natomiast y, odnotowuje to y, z pewnym smutkiem Bob DeSutter, badacz Silver Gamingu z kolei, istnieją też pewne schematy y, narracyjne bardzo przykre dla osób starszych. On to w swojej publikacji określa, y, dzieli w ogóle na, na takie trzy typy charakterów. Supporting Granny, Action Granny, która jest komik i Horror Granny, która jest Łotrem. Czy możemy wyjść poza takie właśnie stereotypowe pokazywanie osób po 50. i czy znacie jakiś przykład protagonisty po 50. A Old Man's Journey? Skojarzycie Old Man's Journey? To jest bardzo przyjemna, bardzo ładna graficznie gra właśnie, w której wcielamy się starszego pana, który idzie sobie z plecakiem w podróż. I macie tam po prostu zagadki, łamigłówki takie przestrzenne. Uh -huh. To jest 2D. I, I ten, i on jakby trochę idzie w taką podróż po swojej przeszłości, po swoich wspomnieniach. No, Prześliczna jest ta gra, ale jest taka bardzo spokojna, relaksująca. Um, no i w ogóle mi się bardzo skojarzyła też z taką animacją. Domek, z, jak to było? Dom z małych klocków? Nie wiem, kojarzycie taką animację? Mega polecam i w sumie bardzo podobny premis właśnie też o starszym, starszym panu, który jakby stopniowo jest coraz bardziej zalewany, pokrywany wodą to miejsce, w którym on mieszka, a on wciąż tam mieszka i dokłada sobie cały czas kolejne klocki do tej tego swojego, swojej wieży i któregoś razu musi zanurkować swoje wspomnienia i wejść w tym... No nie no, z... No, No, wzruszyłaś. Z... No, się... Czyli da się stworzyć fajne rzeczy związane ze starszymi ludźmi? Let me rephrase that question. E, czy da się stworzyć grę, która ma budżet większy od moich miesięcznych wydatków, w której bohaterem, protagonistą bądź protagonistką jest osoba starsza? Czy znacie taką grę? Dobre pytanie. Nie no znam, nie znam, znaczy nie to przychodzi to mi to... nic do głowy w tym. Mi przyszła jedna, słuchajcie, ale naprawdę dumałem nad tym wczoraj pół dnia. No. Tony Hawk. No Free nie, to na siłę, na siłę. No wiem, że na siłę, na siłę. i wiem, że to na znaczy... Siłę. Żarcikiem, okej, okay? to znowu, to mogę rzucić każdą, każdą grę, w której robi się postać samodzielnie, tak? I ustalasz jej wiek na... A bardzo stary. Ale wiecie, yy, 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 yy. W mojej grze jest bardzo stara postać w sumie. Jak nasz główny towarzysz ma po 60. Ale wiecie, znowu to główny jest towarzysz. Grani, grani, grani. O, ee, dobra, sapoty, nie jest grani protagonistą. No. No, no. Nie, nie, ale wiecie co, wydaje mi się, że to też, i tu rzucam wam pytanie, czy to nie jest kwestia czasu. Zauważcie, że e, czy ESA, czy ten jej europejski odpowiednik zaczęły w swoich badaniach uwzględniać <kluzny> Przepraszam, uwzględniać graczy po 50, no bo żyjemy w starzejącym społeczeństwie. W końcu się, w końcu się po, pojawili gracze po 50, no jak no jako grupa społeczna. Ten jest. silver gaming zaczyna po prostu być a thing. Słuchajcie, gry są niezwykle młodym medium. Tak? Tak. Mają na dobrą sprawę troszeczkę ponad 30 lat. Jeżeli mówimy o tym prawdziwym gamingu, takim już sk sk skonkretyzowanym, skrystalizowanym, to to jest ostatnie 30 lat ewolucji. Mamy czas na to. Mamy jeszcze, mamy jeszcze masę, masę czasu, miejmy nadzieję, że mamy masę mhm. czasu, patrząc na pogodę w zeszłym tygodniu, to tak może być również, tak? e, ale, ale mamy jeszcze, jesteśmy na początku tej podróży, dlatego dopiero teraz pojawiają się pewne... Tropy I pewne schematy, których wcześniej się nie wykorzystywało, czy też powstają zupełnie nowe rozwiązania. Moim zdaniem to jest kwestia czasu, kiedy będzie powstanie cały taki cała, cała gałąź gier dla, dla osób starszych. Tak? A to nie chodzi o to, że to ma być gałąź gier dla osób starszych, ale, ale chodzi mi o to, że... że one będą dla starszych w tym sensie, że będą z nimi rezonowały przez to, że bohater będzie starszą okay, osobą. Ale czy to by na przykład nie, nie mogła rezonować postać, nie wiem, po 60.? Ja, wiesz, o, o do czego chodzi? pijesz, Mati? <laughs> <laughs> nie będę zdradzał tego On już powiedział, że wieku. wiesz, starsze osoby po pięćdziesiątce, tak? Dziękuję bardzo. Nie, 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 nie. Z tego inaczej, miejsca inaczej. Bardzo przepraszam. Ja ja tak chcę serdecznie razie... podziękować koledze Mati. Jeżeli mój język był e, w jakiś <laughs> sposób dyskryminujący, zupełnie nie taki był mój nie cel. Nie, żartuję ten... uwagę po prostu na to, że e, no, data przydatności do spożycia protagonisty skończy się na czterdziestce. Nie, to się będzie zmieniało, mówić. Ale... Też mi się tak wydaje, tak, że... że się pojawiały, tak samo jak się będą pojawiały gry z bohaterami, którzy będą otwarcie LGBT+. Tak samo będą mm. powstawały gry z postaciami, które będą starszymi osobami. E, tak, mówię, no, bo me, no bo medium dojrzewa. Me, medium tak? dojrz raz, że dojrzewa, dwa, że dojrzewają twórcy i dojrzewają mhm. odbiorcy i pojawiają się po prostu takie grupy. Tam pojawiła się grupa kobiet, soccer mums, które grają w gry i dla nich stworzono, znaczy stworzono, jakby do nich przypasowano przy Całą gałąź gier. Akurat to jest troszeczkę co innego, bo to są gry czysto gameplayowe i zupełnie nie związane. Cały czas poruszamy się jednak w bardzo elitarnym temacie gier, gdzie jest narracja, gdzie jest opowieść. To jest, to jest cały czas gdzieś nisza, tak? No, no, znowu, Disco Elysium jest grą niszową. Totalnie. Jest. Z, która jest moim zdaniem. Mimo, że nie grałem, cały czas uważam, że jest to najwybitniejsza gra narracyjna, jaka dotąd powstała. Z historii, które usłyszałem to mi wystarczyło. Nigdy nie słyszałem takiej historii w żadnej innej grze tego typu. Osobiście ja jestem mega fanem narracji tworzonej przez graczy, czyli Emergent gameplay i player driven stories. I to też moim zdaniem będzie bardzo się rozwijać, bo będą powstawały, powstanie kiedyś w końcu ta oaza. Już troszeczkę jesteśmy na jej początku i to jest moim zdaniem Fortnite. Tadeusz, właśnie powiem Ci szczerze, że troszkę zaczynam żałować, że cię nie zaproszę na kolejny odcinek, kiedy będziemy właśnie rozmawiać o narracjach, narracjach różnych, immanentnych dla gry wideo, również o narracjach przez systemy, ale wróćmy może do tematu i troszeczkę składając się do jego zakończenia, chciałem się was zapytać o, jakiś schemat narracyjny, który lubicie, i który uważacie za niezwykle przydatny. Rise to Power. Tak użyteczne narzędzie dla twórcy gier akcji, zwłaszcza. W ogóle nie ma niczego bardziej. Przepraszam, już jestem słowotem. To jeszcze raz, Rise to Power. Rise to Power, czyli pierwszy level, w którym gracz jest napakowany w ogóle ma wszystko odlokowane, jest super potężny, a potem to traci. To jest super fajny zabieg, bo po pierwsze daje ci poczucie tego, do czego dążysz. Więc wiesz. Czym będziesz chciał być Power Fantasy? Oczywiście to jest realizowanie Power Fantasy w 100% i to jest bardzo, bardzo mhm. takie. hamskie, że tak powiem. Tak? Bo to jest prostackie no i proste. A z drugiej strony jest to super narzędzie tutorialowe, które pozwala twórcy od razu wprowadzić mechaniki, które w inny sposób musiałyby być wprowadzane bardzo, bardzo stopniowo. No i po trzecie jest to świetny, jakby świetny wymyk na to, żeby później gracza osłabić. Tak? Że, że z jakiegoś powodu ci zabierana ta moc i czujesz to, że że nagle jesteś gdzieś na dole tak? i że musisz znowu wracać tam na górę. To jest świetne uczucie, tak? to, 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 ten Rise to Power, ten późniejszy, bo to mm. jest ten pierwszy Rise to Power, czyli ten, już jakby chodzi o samo to narzędzie, czyli ten pierwszy level, a oprócz tego to później masz ten Rise to Power jako gracz, który powoli wraca do tej do tej mocy, wiem, To taka graczy. kokaina na początek, a potem metadon, 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 eee, metadon. MSG. Anker Roger. MSG. Tatiana Super. na Kraków. Gdybyś tym jeszcze jakimś takim hmm. schematem, który jest przydatny w Twojej pracy, dla Ciebie jako dla recenzentki, dla dziennikarki nieobrzydliwy? Zarzuciłam? Znaczy, pierwsza rzecz, która, nie wiem, czy to może jest, nie myślę o tym w kategoriach przydatności, ale bardziej w kategoriach, że mi się to bardzo podoba. Strasznie lubię ten schemat, w którym poznajemy kogoś w jakimś określonym miejscu i w wyniku podróży następuje przemiana, ale nie na lepsze, tylko na gorsze. Mhm. I jak jest ten moment takiej, takiego uświadomienia sobie, że okej, okay, w sumie czy to co ja robię jest, że kim, kim się stałem, tak? czy, czy czym teraz jestem, to jest trochę oklepane, ale jeżeli jest to ograne w dobry sposób, myślę, że może być bardzo takie rewarding. No, no ja Wam powiem, że mi od razu przyszło do głowy, że ja bardzo lubię trzy symultaniczne zadania. To jest banał, natomiast to się wywodzi jeszcze z lat 90., jak. Dave Gilbert, Ron Gilbert, przepraszam, bo Dave Gilbert jest Łaczetaja, Ron Gilbert z LucasArtsu, redefiniował przygodówki, które bardzo często, on w ogóle zaczął od takiego artykułu zatytułowanego wymownie Why Adventure Games Sucks, mm. czy tam suck, i właśnie jednym z problemów było to, że one się toczą masz do rozwiązania zagadki na jakichś tam niewielkich przestrzeniach, on to chciał otworzyć, stworzyć rozbudowaną siatkę lokacji, no ale też, żeby gracz się nie nudził, no to niech on ma kilka różnych rzeczy do roboty, niech przemierza właśnie te lokacje i tu sobie wróci, tutaj mu się coś przypomni. Dla mnie, jako dla entuzjasty gier przygodowych, zwłaszcza klasycznych point and no to to było, to było coś, co w ogóle ten gatunek zrewolucjonizowało chyba jak nic innego, a brzmi bardzo, bardzo prosto. A to... Jeszcze bezpośrednio wynika z innego fajnego schematu, czyli z rule, rule of three, tak, czyli tak. zasady trzech. Omnitrinum perfektem, jak tak, mówili antyczni. Czyli to jest, to nie, nie wiem, czy graliście w Control, Control, zasada trzech jest wprowadzona po prostu jako, jako jeden z takich podstawowych, w ogóle jeden z podstawowych narzędzi narracyjnych, o których gracz jest informowany. Znaczy, mhm. jak musi się wczytać troszeczkę, oczywiście, ale to też może sam odkryć. I to też jest fajne, kiedy to odkrywasz sam, że trzy pociągnięcia za coś zmieniają świat, na przykład, mhm. tak, za stryczek. To jest tam bardzo, bardzo powtarzane. The rule of three applies, tak? Dokładnie, jakby powiedziane, że tutaj The rule of three applies in displays. Kontrol może być dobrym w ogóle punktem, żeby jeszcze was zapytać o te narzędzia narracyjne, których macie serdecznie dość które powinny schematy narracyjne A, powinny zniknąć z tego masz świata. Rację, tak. A, A druga rzecz, którą sprawdziłem, audiologii, bo ja mam właśnie problem z tym. Nordamp, tak? Przyznam ci szczerze, że ja w ogóle nie do końca. Ja nie grałem w kontro, grałem przez chwilę, ale mm. mam bardzo wciąż żywe wspomnienia z Quantum Break'a, w których y, no, przemierzam sobie jakieś biurowce i nagle odkrywam, że wszyscy pracownicy piszą do siebie o wszystkim. <grym> to znaczy, wiecie, no, po prostu to nie jest tak, że oni prowadzą chyba jakieś rozmowy, tylko po prostu całość komunikacji jest mailowo i muszą wytłumaczyć wszystkie y, łopatologicznie wszystkie swoje posunięcia. Mm. Czułem się po prostu jak idiota. No. To, to ekspozycja gówniana no. po prostu jest i tyle. Mi się pod tym względem strasznie podobają te deuseksy, bo ja tam po prostu jak się włamuję do tych mieszkań, i sobie właduję się do czegoś kąpa, i czytam sobie czyjeś maile, i sobie dorabiam całą historię. Tam nie było to źle zrobione. Ale no tak, no jakby to może być źle moim zdaniem używane. To, to... Zdecydowanie. Łatwo jest się na tym wywalić. Mam ukochany mój przykład, słuchajcie. No? Outer e, Worlds. E, Outer Worlds są rpg em Obsidianu, ale takim zrobionym dość budżetowo. Mm -hmm. e, jest, pamiętam, na jednej z pierwszych planet, taka właśnie wioseczka, w której nie wiadomo, co się dzieje. Wiemy, że e, jest jakaś postać zafrasowana przed bramą tej wioski. No i podchodzisz do niej. Ona mówi, że no niestety nie może się skupić, ponieważ zniknęła jej przyjaciółka. Wchodzisz do domu jej przyjaciółki. Y, y, jeszcze się dowiadujesz od Sąsiada, że ona y, lubiła y, prowadzić dzienniki i zapisywać sobie wszystko, co robi. No to już myślę, aha, czyli będzie jakiś quest, że ja będę musiał na podstawie jej notatek wydedukować, y, y, co się dzieje. Problem w tym, że sąsiad mówi, że przeszukali jej mieszkanie, nie znaleźli nic, co mogłoby pomóc. Po czym na szafce pod drzwiami znajduje, słuchajcie, kartkę, na której ona pisze, że zakochałem się w tym i tym, wywam tam. Znaczy, to je, ja bym chciał tutaj wrócić do. Znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi o Lordampy to moim zdaniem arcydziełem. Było, był Thief, a potem gry Arcane, czyli Deezer Nordy wszystkiego. To, mm -hmm. to jest zrobione po prostu perfekcyjnie, ma to wszystko sens, każdy list się ze sobą mm -hmm. spina w większą całość. Są super do budową narracji. Która, tak, właśnie, gdy to jest jakaś, jakiś taki strażnik, nie? Najlepszą rzeczą to są nie e, listy, tylko dwaj strażnicy, którzy potrafią przez pięć minut gadać, tak. robiąc ekspozycję, ale robią tak. to w taki sposób, że. I to jest zajumane za, za, za jeden do jednego Tifa, w którym tak było dokładnie. Tak? Stawało dwóch strażników i gadali o, o świecie. Więc wspomnieliśmy kontrol. Jak grałem pierwszy raz w kontrol, to kontrol mnie odrzucił. Znaczy, gameplayowo się zakochałem, bardzo mi się podobało, prawie doszedłem do końca. story mnie nie, nie, nie zajarało. Nie zajarał mnie między innymi dlatego, że byłem zarzucany właśnie tymi, tymi audiologami, filmami. Mm. Ten. Za drugim podejściem e, byłem już po odkryciu, czym jest SCP jako zjawisko, tak? Czyli te, te Standard, coś tam, Control protocol, nie pamiętam dokładnie, jaki to jest skrót. W każdym razie chodzi o te takie zjawiska nadprzyrodzone, które są ukrywane przed nami przez e, złych e, włodarzy świata, którzy mają w ogóle całe więzienia dla tych wszystkich dziwnych potworów, tak? mają, nie wiem, tam, ta Siren Head na przykład, tam idzie jakieś takie gigantyczne stworzenie Siren. Yy, Slenderman jest wzorowym SCP, tak? Jak już dowiedziałem się o tym, że te SCP istnieją i zagrałem w kontrolę drugi raz i zacząłem przeglądać, w jaki sposób są te, te Lordampy robione, one mhm. są cudowne. A więc wszystko poczynając od tego, że każdy przeciwnik jest opisany w formie fiszki z, z AKT po prostu, gdzie są wy, wymarkowane, wycenzurowane pewne słowa. To jest w ogóle taka reguła w, w całym kontrol, że prawie każdy materiał, który czytasz, ma gdzieś coś wy, wycenzurowanego. Musisz się domyślać, co tam jest, tak? I za drugim razem, jak grałem, to grałem troszeczkę po to, żeby czytać te, 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 te lordampy. Bo zajarałem się tematem SCP i to mi się fajnie bardzo... Mam nadzieję, że to się nazywa SCP, a nie jakoś inaczej. Ale to wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. W nie ewentualnie prawdziwą, prawdziwą to... nazwę. <laughs> no, ale jakby te, do tego zmierzam, że to, co mnie na początku odrzuciło i ten Lordam, który mi się zupełnie nie podobał, z innym mindsetem okazał się strasznie fajny. Natomiast tak, jak żeśmy wspomnieli, moim zdaniem najlepiej robi to Arkane w tym momencie i, i najbardziej tak... No, strasznie tutaj żeśmy zażynali Polski, ale użyję tego jeszcze raz, seamless, tak? To jest takie mhm. bez, nie bezbłędne, tylko takie bardzo gładkie przejście bez, właśnie. Takie ta, ta, ta. ta płynne. Płynne, płynne, po, płynne. połączenie świata gry z narracją właśnie taką lordampową, taką wrzucaniem tej ekspozycji. Polski zażynaliśmy, bo niestety żyjemy w takiej ogra, branży, że tak. musimy makaronizmy, maka po makaronizmy sięgać. Natomiast obawiam się, że już języka nie możemy używać, ponieważ, słuchajcie, dość znacznie przekroczyliśmy nasz czas antenowy. Bardzo Wam serdecznie natomiast dziękuję za tę rozmowę bez schematu o schematach. Moimi Państwa gośćmi, a właściwie gościnią i gościem byli Tatiana Kowalczyk. Tak. <noise> tak, obecna. Oraz y, Tadeusz Zieliński. Nie. Tak. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, to widzimy.